Cześć, cześć! Teraz przedstawię Wam książeczkę z zupełnie innego działu literatury. Jest to pozycja Chińczycy trzymają nas mocno. Książeczka od wydawnictwa Znak, tu widzicie, litera nowa, z premierą 28 sierpień 2022 rok. Pani Sylwii Czubkowskiej. Słuchajcie, Chiny to kraj kiedyś niepozorny, ale teraz, gdzieby nie spojrzeć, naprawdę, wszędzie widać ich wymianę handlową. Ich sprzedaż wrasa, wzrasta i my sami chętnie kupujemy ich towar ze względu na cenę. Ja też nie ukrywam, wolę kupić sobie 20 ciuchów, powiedzmy za te przysłowiowe 200 zł, niżeli jeden konkretny. Nikt tak jak oni nie potrafi z niczego zrobić coś, no i jeszcze na tym zarobić. Wiecie, tam od dziecka dzieci przygotowuje się już do pracy, nie tylko do nauki szkolnej. Przez większość historii w ogóle Chiny były najpotężniejszym państwem na świecie. Następnie nastały dla nich lata klęski, ale pokazały, że zawsze potrafią się podnieść. Starają się odzyskać pozycję globalnego mocarstwa. Wiecie, im nie chodzi o podbicie świata, ale o zdominowanie całej gospodarki. Cokolwiek krajom wokół nich jest potrzebne, oni natychmiast to wytwarzają. Zupełnie jakby myślały za cały świat do przodu. Przede wszystkim w książce nie chodzi o to, żeby nas, tych e, całych ludzi, zastraszyć Chinami, ale żeby uświadomić ludziom ich wielkość i siłę gospodarczą. Wiecie, od samych początków, kiedy jeszcze niewiele znaczyły, do czasu obecnego, gdzie tak naprawdę wszędzie jest ich pełno, znajdziemy tutaj przeróżne wzmianki na ich temat. Sam każdy przyzna, że w Polsce jest no, jakby nie patrzeć mało rzeczy polskich. Wszelkie markety sprzedające ich produkty rozrastają się na bardzo szeroką skalę. Trudno jest przekonać kupca do polskich ubrań, skoro są bardzo droższe od chińskich. Tak naprawdę nie rozumiem, dlaczego polskie produkty w ogóle wywozić za granicę, skoro sami moglibyśmy z nich korzystać, ale wydaje mi się, że to temat na zupełnie inną książkę ta pozycja chociaż w nieco sztywny sposób, ale chcę nam pokazać, żebyśmy przejrzeli na oczy, gdyż to właśnie od nas zależy, czyja gospodarka rośnie, a czyja upada. Mnie ten reportaż nieco przeraził. Autorka wymieniła po kolei wszystkie produkty chińskiej gospodarki. Mamy tu sprzęty gospodarcze, telefony, ubrania, automaty do gier zabawki. Wiecie, tego tu jest naprawdę bardzo dużo. Po cichaczu tak jakby przynikają wszędzie. I pytanie do Was, jak sądzicie, czym to się może zakończyć? Wiecie, w książce naprawdę jest przerażająca prawda, która po przeczytaniu wywołuje strach i zaboli tam, gdzie nikt się nie spodziewał, że potrafi coś czuć. Naprawdę, to jest wielki reportaż straszny, przerażający, a najgorsze jest to, że jest prawdziwy. Ona pokazuje Wam naprawdę. Zresztą, sami sobie pomyślcie, czy w jakimkolwiek kraju, mieście, w świecie czy coś nie ma czegoś chińskiego, nie ma Chińczyka. U mnie w samej miejscowości jest ich bodajże pięć, naprawdę sporo, i każdy z nich jest oblegany przez ludzi, bo tam są rzeczy tanie, tak? Jak idziemy kupić jakieś zabawki na święta, no idziemy do chińskiego marketu, chcemy kupić ciuchy, idziemy tam, nie idziemy na rynek, nie idziemy gdzieś do sklepu, bo wiemy, że jest drogo. A tym samym nasza gospodarka upada, a oni wzrastają. I to tak po cichu: to jest taka cichutka wojna, która wchodzi między nas, a człowiek nie zdaje sobie sprawy, póki nie dojdzie do pewnego momentu, że bez nich nie da się obejść. I tu się zastanówcie, co zrobimy, kiedy pewnego dnia się okaże, że nie ma rzeczy w jakimkolwiek kraju, nawet choćby nawet w naszym polskim, rzeczy polskich. I nagle będzie takie, pyk, wszystko nam zostanie odebrane. Co człowiek zrobi? Przecież nawet telefony mamy chińskie. Wszystko jest już uzależnione od nich, a oni coraz bardziej się w tym rozrastają. Więc ciekawie was, jak to się może zakończyć? To jest bardzo przerażający reportaż. Czyta się go naprawdę z takim szokiem wymalowanym na twarzy. Mówię, jest trochę opisany sztywno, ale nie da się podejść do tego tematu łagodnie. Nie da się tu wprowadzać jakichkolwiek porównań, no bo to jest straszne, co tu się dzieje wielka książka i naprawdę przerażająca jeżeli chcecie wiedzieć jeżeli chcecie może bardziej powiem przejrzeć na oczy co się dzieje w naszym kraju to sięgnijcie po właśnie tą książkę ona wam otworzy na oczy na wiele wiele możliwości w których człowiek sobie tak naprawdę nie zdaje sprawy Ach, ciężki temat naprawdę ciężki jeżeli macie ochotę się dowiedzieć co się dzieje w świecie to sięgnijcie po tą książkę bo uwierzcie mi że na niektóre rzeczy nie mamy wpływu, ale na niektóre mamy. A akurat na tą sprawę wpływ mamy. Tylko wystarczy nam to powiedzieć, bo nie każdy o tym wie, a w telewizji tego na pewno nie powiedzą. Żegnam się z Wami i do usłyszenia. Pa, pa!